O, no i dobra. Także tak, moi drodzy, trochę dzisiaj nietypowo, bo nagrywam materiał dla Was z telefonem ogólnie. Chciałbym się dla Was odnieść w tym materiale, bo ten materiał nie będzie posiadał żadnej czołówki, nie będzie to odniesienie do żadnych vlogów, tylko po prostu wyjaśnienie pewnych spraw, powiedzenie tego, co się dzieje i nagranie kilku innych rzeczy. Moi drodzy, mianowicie wczoraj w nocy miałem awarię elektryczną. Kabel miedziany, który wychodzi z domu, z licznika i idzie do rozdzielni w garażu, po prostu albo coś się w niego wgryzło. Najprędzej to coś się w niego wgryzło na wysokości domu. No i zrobiło się zwarcie, moi drodzy. Waliło trzy fazy. Ja nie wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę. Praktycznie cały dzień odcinek dom do tutaj, do garażu, rypałem siekierą, żeby tego kabla wykopać, bo to kabel ziemny. Udało mi się go wyrwać. Uciąłem na odcinku, już jak wchodzi pod dom, pod kostkę, pod taras, bo on tamtędy był puszczony, ten kabel. Tylko kto by się spodziewał, że akurat będzie taka inna sytuacja. Ja bym się spodziewał na innych odcinkach, że coś może być jakieś zwarcie, ale nie na tym odcinku akurat. No i tak. Wziąłem go, odkopałem. Wziąłem go, uciąłem koło domu, tam ile mogłem go uciąć. Sprawdziłem, kabel w porządku jest, ale ten odcinek nadal, co został w domu, to on nadal zwierał. To gdzieś robił zwarcie. Wiecie co? Ja mam taką metodę, że biorę zawsze sobie akumulator. Nawet jak robiłem nową instalację w łazience, to brałem normalnie akumulator, plus minus i patrzyłem, wiecie, od wyjścia zasilania, czyli akumulator, podłączałem sobie żaróweczki 12 V. Jeżeli było w porządku, to było w porządku, tak? A jak coś, to się zaraz skurczało. Znaczy nie skurczało, bo akurat co chodzi o elektronikę, to nie jestem aż taki jakiś tępy, żebym coś źle zrobił. Zazwyczaj robię dobrze po prostu, co chodzi o takie proste rzeczy, a instalacja nie jest jakaś tam kosmicznie trudna. Troszkę znajomości jakiejś podstawowej i można coś tam stworzyć samemu, także to nie było jakieś tam wielce skomplikowane. No i dobra. Wykopałem, rozkopałem to wszystko. Pojechałem do Zamościa, straciłem 300 zł na nowy kabel. I tak w dobrej cenie kupiłem taki konkretny od nowa ziemny. Tylko że musiałem go już inną drogą puścić, taką dosyć trochę prowizoryczną, ale nie do końca prowizoryczną drogą, bo powiedzmy tak, ja mam licznik w domu jeszcze. To jest licznik, no zmieniony, ale ogólnie, że w domu jest zamontowany ten licznik. I doprowadziłem go sobie po prostu z S-ami, bo już zamontowałem kolejną skrzynkę w domu rozdzielczo, na wyjście na siłę, po prostu tutaj do zasilania wiertarek, wiecie, spawarek i tutaj. Choć pomimo, że jeszcze mam, mówię, skrzynkę rozdzielczą w garażu. Także nawet się, powiem Wam, nie spodziewałem, bo to było po prostu na krótko podpięte już z licznika. I kabel wychodzi po prostu bez żadnych bezpieczników, po prostu na te bezpieczniki w garażu. No ale dobra, dzisiaj to dopiero skończyłem praktycznie. Co chodzi o elektrykę, puściłem to jak należy. Na wiosnę ten kabel zostanie troszkę inaczej puszczony, bo będzie to wszystko wywalone, wiecie, to i tak będzie modernizacja kompletna i totalna. Powiedzmy, że ja nie wiem, ile mi to czasu zajmie wszystko, zbudowanie tego jak należy. Oby wszystko szło zgodnie z planem i jako takie było zdrowie, powiem Wam. To nie jest prosta rzecz, że wiecie, chwilę zajmie. I to musiałem zrobić, ale wiecie, wczoraj przychodzę po robocie zmęczony jak cholera. Nie dość, że jeszcze chory, to jeszcze musiałem zapierdzielać się kierotykołom od tej ziemi, a to jest dużo gorsze jak nawet rąbanie drzewa, wiecie, a to taka podeszwa z wierzchu zamarznięta. Uff. Nie życzę. I ten. Przychodzę do domu, patrzę. No, monitor klikam. Wszystko reszta działa, ale monitor ciskam. Kurde, nic. Wziąłem ten. Tam bezpiecznik w monitorach jest, wiecie. Zresztą ja nie taki głupi, żebym go nie sprawdził. Bezpiecznik, no, przepalony oczywiście. Wymieniłem. Jeb. Spaliło i bezpiecznik dalej.
O, ja tak, o kurde. No pewnie jakieś zwarcie zrobiło spięcie. Jest tak, że monitor jest do wywalenia. Ja tam eksperymentował nie będę z tym monitorem. Po prostu muszę się wybrać na tygodniu gdzieś ogólnie i zdobyć monitor, bo tego się nie spodziewałem. Dlatego wiecie, te filmy wszystkie z GoPro, co nagrywam, będą po prostu skopiowane na mój komputer, załóżmy taki serwisowy, bo tam praktycznie ja mam tylko do serwisu z Audi powgrywanych od groma programów i to sobie wezmę, no, skopiuję, żeby było, a na GoPro sobie zrobi miejsce, bo dzisiaj też trochę nagrywałem, bo to nie tylko elektryka była, ale nie wiem, czy widać na nagraniu. Nowe opony dostał, zatorek. Zmienione są opony. Założona jest miska olejowa w silniku. Za wami jest akurat silnik. Korbowody, wszystko dokręcone, zabezpieczone. Pierwsza seria dokręcania, śrub korbowy 60 N. Kolejna seria od 110 do 120 N. I zabezpieczyłem tak, że jest złożony. Tutaj pierścienie są zaolejone. Dodatkowo są poprzekręcane, żeby ząbkami na siebie nie popadały, tylko totalnie po drugiej stronie się starałem, żeby ząbki były. Ustawiałem jak powinno być, tak jak zgodnie ze sztuką, moi drodzy. Wymieniony jest uszczelniacz z tyłu za kołem zamachowym. Złożone to jest na nie jakiś tam czerwony silikon, tylko brałem chyba jakiś CX. Dokładnie wiecie co? Na CX80 silikon poskładane. Tutaj jeszcze co? Tarcza sprzęgłowa będzie do wymiany i mam kilka zaworów, widzę, w głowicy naftę i przypuszczają. Wszystko zostanie zregenerowane, doprowadzone.